Dobra. Tak. Słuchajcie, przeniesiemy się z live'em. O, jest Madonna. Już Marzenka cię zadaje. Gdzie to jest? Tak. Zobacz. Rozpocznij. Słuchajcie, przeniesiemy się z live'em, który miał być na Facebooku, jednak na Instagramie. Zrobiły się problemy techniczne na Facebooku. Mam nadzieję, że tutaj się uda to ogarnąć. Zobacz. Mam nadzieję, że Marzence się uda połączyć, dołączyć do nas. W sumie to O, my powinniśmy dołączyć do faktycznie. Marzenki, a nie Marzenka do nas, bo to Marzenka prowadzi live'a. Możemy się Nie, i przenieść do mnie. tak będzie widać u ciebie i u mnie. To bez różnicy, kto robi live teraz. Wiesz, jest na Instagramie, że wszystko Dobra. widać. No, Okej. zaczynaj. Udało się nareszcie. Ze względów technicznych musiałyśmy tutaj przenieść, żeby poprowadzić tego live'a. Ale oczywiście będzie zapisane, ja również wrzucę na, więc tam będzie dostępny dla wszystkich tych, którzy nie mają niestety Instagrama i nie mogą nas dzisiaj posłuchać. Tak, zapiszemy i udostępnimy na Facebooku. Dokładnie. No to witam u Ciebie i u mnie w kolejnym swobodnym spotkaniu w kawie. Dzisiaj wyjątkowo na Instagramie. Jestem Maszka, stylista, blogerka i właściwie to Mali Empire Fashion. I tak od roku prowadzę transmisję na żywo, rozmowy z kobietami, które obserwuję, które podziwiam, które mają pasję, które inspirują inne kobiety. Rozmawiamy o tym, co robią, jak ich droga wyglądała do miejsca, w którym są. No i moim dzisiejszym gościem jest Adrianna Surowik. Cześć! Siema. Miło cię widzieć. I ciebie również. Fajnie, że się udało połączyć i przeprowadzimy tą naszą tutaj rozmowę. Też się cieszę. Osoby, które cię nie znają, które nie wiedzą, czym się zajmujesz, jeśli chodzi też o moich obserwujących, przedstawię tutaj ciebie i kilka słów o tobie opowiem. Adriana jest stylistką od ponad 2 lat. Tak jak o sobie pisze, że zawsze zaraża pozytywną energią i dodaje pewności siebie, nie tylko ubraniami, ale również podejściem do życia. Rzeczy niemożliwe dla mnie nie istnieją. I super, i to mi się ostatnio podoba, bo nie ma czegoś takiego, że czegoś się nie da. Nie ma Widzę, że rzeczy to się. niemożliwych. Dokładnie, dokładnie. Widzę, że tutaj się ludzie zbierają. Pani, serdecznie wszystkich i moich obserwujących, jak również Adriana. No i co, powoli będziemy zaczynać, bo tutaj nam zszedł na problemach technicznych Facebooka. No to opowiedz mi od początku, dlaczego moda, dlaczego praca stylisty? Od zawsze o tym marzyłaś? Jak wyglądała twoja droga do miejsca, w którym jesteś? Niestety to nie będzie taka historia jak u wszystkich, że od zawsze o tym marzyłam, bo nie marzyłam o tym od zawsze. Zaczęłam od tego, że byłam modelką, zajęłam drugie miejsce na The Look of the Year. Poznałam wszystko od środka, zobaczyłam jak to działa na backstage'ach, na pokazach mody, jak działają styliści. Od środka wszystko tak naprawdę. O, połączę was tutaj i będzie mi wygodniej. Już się przyniosłam. O, już mam deskę zapakowaną na jutrzejszy kolejny wypad i na kolejne zlecenie. Nie, u mnie nie było tak, że moda od zawsze. W sensie potrafiłam chodzić w fioletowym dresie i zawsze się z moimi przyjaciółkami śmiejemy, że a pamiętasz, jak miałeś taki fioletowy dres i zapierdzielałaś w nim po boisku, ja myślę, że pamiętam. I to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, jak teraz chodzę ubrana i w jaki sposób pokazuję tą modę. To nie wzięło tak. Wiem, że wszystkie stylistki zawsze mówią, tak, od małego chodziłam, tutaj się przebierałam, mama mi dawała sukienki. A u mnie tak zupełnie nie było. U mnie zaczęło się od pokazów mody, które uwielbiałam i do tej pory, jakby mnie ktoś puścił na wybieg, to po prostu z przyjemnością bym w nim poszła, w każdym pokazie. I gdzieś to stąd się wzięło, patrzenie na to, w jaki sposób pracują styliści. Lubię się po prostu ubierać, lubię dobrze wyglądać, tak? I zawsze w ten sposób starałam się
pokazywać siebie, pokazywać swoją pewność siebie i działać zawsze, zawsze do przodu. I od właśnie jakichś tak 2 lat już na 100% zaczęłam się tym zajmować. Zrobiłam kurs stylizacji u Justyny, tak samo jak i ty. No i zaczęłam działać powoli, małymi krokami do celu i dziś jestem w moim wymarzonym miejscu, mieszkam w Warszawie i tutaj realizuję wszystko i działam, poszerzam portfolio, poznaję ludzi i po prostu cały czas do przodu. Super. A najczęściej, bo pracujesz i przy sesjach zdjęciowych, jak również z klientami, tak? Zdarza mi się pracować z klientami, teraz mam więcej klientów, ale też robię sesje zdjęciowe. Nie ma, że stricte się czymś zajmuję, ale no, dążę do tego, żeby zajmować się właśnie sesjami zdjęciowymi. Klienci owszem, bo ja lubię pracować z ludźmi i lubię dodawać im pewności siebie i stąd też mój zawód, bo gdzieś tam było często tak, że o, skąd ty bierzesz tyle pewności siebie? No generalnie jest też tak, że jak się ubieramy, to też wyraża nas, naszą osobowość, nas i w ogóle, więc no, niektórzy tego nie rozumieją, myślą, że jak ubiorą tylko jeansy i zwykły t-shirt, chociaż jak ja sobie o tym mówię, to od razu myślę o fajnych spodniach z szerokimi nagawkami i fajnym białym t-shircie z dodatkami złotymi i to wygląda świetnie, ale są takie osoby, które totalnie basicowo się ubierają i nie zwracają na to uwagi, więc no nie podchodzimy tak do tego niestety. No są osoby, które totalnie nie przykuwają do tego uwagi, a ja lubię dobrze wyglądać, lubię być pewna siebie i ubrania dodają mi tej pewności siebie zawsze. A jak myślisz, wygląda styl Polek? Jak, czy on się zmienił na przestrzeni 5-10 lat? Czy idziemy w dobrym kierunku? Tam do stolic mody, jeszcze daleka droga. Wiesz co, ja uważam, że pojęcie, znaczy się, mówienie ogólnie o Polkach, to jest zbyt ogólne takie pojęcie, tak? Bo są Polki, które naprawdę potrafią się ubierać, można zobaczyć to na Instagramie, które gdzieś tam czerpią inspiracje z pokazów mody czy z innych Instagramów i jakoś idą w tym kierunku i też lubią to robić. Może nie są jakimiś stylistkami, nigdy nie będą nimi, ale po prostu lubią dobrze wyglądać i to też jest istotne. Więc ja uważam, że nie ma sensu. Nie ma co się wypowiadać tak ogólnie na temat stylu Polek, bo tak naprawdę każda z nas jest inna, każda z nas ma inne patrzenie na modę i myślę, że nie ma sensu oceniać tutaj, wiesz, tak ogólnikowo dalej, tak, tych całych stylizacji. Są takie osoby, które rzeczywiście gdzieś tam mają o tym pojęcie, które śledzą te pokazy mody i które chcą to robić, tak jak wcześniej wspomniałam, a są takie osoby, które po prostu nie mają na to ochoty, tak? Myślą, że ubiorą cokolwiek i wyjdą z domu i będzie okej. Okay. Więc no tak naprawdę uważam, że nie ma sensu tutaj kogokolwiek oceniać. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć na ten temat, tak? Są osoby, które idziesz na ulicy i wiesz, i tak znaczy nie komentując, tak? No bo wiadomo, że jak gdzieś kogoś widzę, to nie powiem palcem, o, że tato się źle ubiera, no bo nie na tym polega mój zawód, żeby kogoś oceniać. Jeżeli się tak dobrze czuje, to okej. Okay. Jeżeli się nie zgłosiła do żadnej ze stylistek i nie chciała żadnej pomocy w tym, żeby wiesz, gdzieś tam jakoś zbudować tą swoją garderobę lub zmienić tą garderobę w celu jakiejś poprawienia pewności siebie, no to niestety, ale no, nic tym nie zmienimy, tak? Nic tutaj nie wiesz, nie zdziałamy tak naprawdę. I takie jest moje podejście. Nie oceniam naprawdę, bo to jest zbyt ogólne. No, no wiesz, w Polsce jest masa kobiet, czy tam masa mężczyzn, którzy jedni się ubierają tak, drudzy tak, więc no to nie ma na to, nie ma sensu mówić czegokolwiek na ten temat. A klientki, które do ciebie zgłaszają o pomoc, z jakimi problemami najczęściej? One chcą odnaleźć swój styl, czy przejść totalną metamorfozę? Zapadła ci w pamięć jakieś spotkanie z klientką, które było dla ciebie jakieś ważne? Wiesz co, ja jestem taka, że dla mnie każda klientka jest ważna i nie ma takiej, o której bym nie pamiętała. Staram się
też pisać do moich klientek raz na jakiś czas. Tu mi się przypomni, a no bo jak coś robiłam z tamtą, to o teraz dobra, to napiszę, zapytam się jak to u niej. Wiesz, problemy są tak naprawdę przeróżne, dosłownie są totalnie przeróżne i no zazwyczaj jest to, chcę dobrze wyglądać, wiesz, na tym to się kończy. I w tym kierunku raczej chcemy iść, ale żeby zmienić też garderobę swojej klientki, czy ulepszyć ją, czy poprawić w jakikolwiek sposób, to też jest, uważam, taki długi proces ogólnie i trzeba tej rozmowy, trzeba jakiegoś takiego przygotowania mentalnego w środku. Myślę, że to jest taki najbardziej najważniejszy kierunek. No i tak jak ci mówię, odpowiadając trochę na twoje pytanie, bo ja zawsze zbaczam oczywiście z tematu, to uważam, że nie ma dla mnie ważniejszej klientki, czy lepszej, czy gorszej i jakichś takich rzeczy, które stricte zapadły mi w pamięć. No bo po prostu dla mnie naprawdę każda osoba jest ważna gdzieś tam, która przechodzi przez moje życie i zawsze gdzieś tam staram się pamiętać o takich osobach. Mam gdzieś tam ankiety, z którymi najpierw jak pracuję z klientkami, staram się wysyłać ankiety pomocnicze i dopiero na tej podstawie dalej ewentualnie coś działać. No i najważniejsza jest rozmowa przede wszystkim, no bo ja uważam, że no niestety, ale ankieta to nie jest wszystko i nawet pisanie, i odchodzę bardzo mocno od tego, żeby pisać jakiekolwiek wiadomości, a co pani by chciała osiągnąć? No to nie ma opcji. To albo telefon i rozmowa, albo usiąść przy kawie, porozmawiać. No i przede wszystkim podstawą jest to, żeby spojrzeć też, co ta osoba ma w garderobie i zobaczyć, czy wiesz, czy tam da radę coś zrobić i dopiero zacząć ewentualnie myśleć o tym, żeby uzupełnić ją, czy pójść na jakieś zakupy. Dokładnie, to jest związane, to mówisz, przede wszystkim rozmowa, poznanie danej osoby. No bo tak naprawdę często zgłaszają się te, które mają jakieś takie wewnętrzne problemy i one gdzieś tam przepracowały je albo przepracowują i tymi ubraniami chcą to dopełnić. Często tak właśnie się zdarza, że jednak potrzebna jest ta rozmowa. To jest najważniejsze, co gdzieś tam w głowie jest. Bo ja jestem zdania też, że najlepszy stylista fryzjer czy ta lepsza sukienka, że jeśli sami ze sobą się dobrze nie czujemy. Dokładnie tak jest. Zawsze tak będzie. Ze wszystkim tak będzie. Z pewnością siebie, z ubraniami, z makijażem. Mi nie jest potrzebny makijaż, sztuczne rzęsy, nie wiem, i milion innych rzeczy, czy malowanie włosów. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam u fryzjera, ale ja się naprawdę bardzo dobrze czuję sama ze sobą, ale to wiesz, też jest, myślę, kwestia takiej pracy samej nad sobą. I to jest bardzo ważne. Jeżeli coś chcemy osiągnąć, to dążymy do tego przede wszystkim, bo myślę, że to jest ważne, to my to zrobimy. Nie wiem, nigdy nie zastanawiajmy się, w jaki sposób to zrobimy, ale po prostu miejmy z tyłu głowy to, że chcemy to zrobić. Ja na przykład zapisuję sobie wiele rzeczy na kartce, wiem, w jakim kierunku chcę iść, gdzieś tam sobie powoli to wykreślam. Nie zawsze udaje się tak, jak wszyscy tam mentorzy mówią, że zapisz sobie na początku roku, co chcesz osiągnąć i powoli to osiągaj małymi krokami. No, okej, małymi krokami, tylko no, tak jakby, okej, nie zrealizujesz wszystkiego przez rok i to w ten sposób nie działa, bo niektóre rzeczy są naprawdę na taką trochę większą skalę i potrzebują większej ilości czasu do tego. I tak samo nasze jakieś takie przejścia metamorfoz, nawet takich naszych wewnętrznych, właśnie zaczynają się od tego, żeby naprawdę wszystko sobie poukładać w głowie. Wszystko zaczyna się od nas. Ja zawsze to powtarzam, że jeżeli my czegoś chcemy, to po prostu kierujmy się tym, czego my chcemy tak naprawdę, a nie takie... Dzisiaj też rozmawiałam z taką jedną dziewczyną, która mega ma perspektywy właśnie na to, żeby gdzieś tam albo być projektantem, bo jest bardzo młoda, albo właśnie iść w kierunku stylizacji. I Ula do mnie mówi, no bo miałam takiego faceta i tam no, trochę tak się złożyło, że nie pojechałam na jakieś tam fajne studia, no bo on. No i wiesz, okej, ja rozumiem miłość, rozumiem wszystko jak najbardziej, ale jeżeli facet ma być, to facet będzie. Jeżeli będzie facet chciał przyjeżdżać na moje studia, gdzie ja tam będę mieszkać, jeżeli ja będę miała czas na to, żeby przyjeżdżać, to my dalej będziemy ze sobą i dalej ten związek się utrzyma. I dalej patrzmy na to, że skoro ty chciałaś jechać na te studia, to wsiądź w samochód i jedź na te studia, czy tam w samolot, tak? I rób to po prostu. Jeżeli kierujesz się tym, co chcesz robić, to po prostu kieruj się tym od początku,
początku do końca i stawiaj na siebie. I myślę, że to jest bardzo ważne, takie, wiesz, pracowanie nad sobą, bo to, że ja coś chcę, to na tym się to, no, to się od tego dopiero zaczyna. Przed tym jest długa droga od punktu A do punktu B i wiesz, i często wiem, że mentorzy to mówią, ale ja też tak po prostu uważam, że i ta droga po prostu jest mega kręta i jeżeli im więcej będziesz miał kłód pod nogami, z czego ja się na przykład cieszę, bo wiele rzeczy mnie bardzo uczy, wiele rzeczy jakoś staram się po prostu przechodzić. Ja się cieszę z tego, że nie wiem, mogę, wiesz, gdzieś tam mieć, o, tutaj coś nie wyjdzie, tam coś nie wyjdzie, tu coś źle zrobiłam, tam coś źle zrobiłam. No, ale ja jestem takiego zdania, że ja się nie łamię przed tym, tylko po prostu ja uważam, a, dobra, teraz popełniłam błąd, no to skądś, to, po co jest ten błąd? Zaczynam się zastanawiać bardziej, po co jest ten błąd? Jakie mam wnioski z tego wyciągnąć, że coś, czemu coś stało, że skoro tak się wydarzyło, to coś się dzieje w jakimś celu. No ja jestem tego przeświadczenia, wiem, że różne osoby tak mówią, ale ja też tak uważam i zawsze po prostu gdzieś tam, pamiętam jak rozmawiałam z Justyną na naszym pierwszym, na naszym szkoleniu, to było 2,5 roku temu chyba, jak Justyna prowadziła ze mną szkolenie, która również się z tobą prowadziła. I ja Justynie powiedziałam, ja będę tu mieszkać w Warszawie, a Justyna mi powiedziała, ja wiem, że będziesz tu mieszkać, bo ja widzę, jaka jest zdeterminowana. Minęło 2 lata, ja się nie zastanawiałam nad tym, jak ja to zrobię, skąd ja wezmę na to pieniądze. Nic nie było na moich w ogóle, wiesz, najszczerszych jakichś tam myśleniach. I też mam gdzieś tam właśnie rozpisane te cele na 2020 rok, bo ja nie wyrzucam takich rzeczy, więc mam gdzieś tam na kartce jeszcze. I po prostu też gdzieś tam na koniec 2020 roku usiadłam i zaczęłam wykreślać to, co zrealizowałam w 2020. No i tam jest oczywiście, będę mieszkać w Warszawie, nie? No i tak siedzę i mówię, no jestem zajebista po prostu. To jest, wiesz, to jest coś niesamowitego, że możemy osiągać i robić rzeczy, które naprawdę po prostu warto jest wiedzieć to, czego chcemy. I to jest niesamowita przygoda. Nie zastanawiajmy się nad tym, jak będzie i co będzie, tylko tak jak po raz kolejny się powtarzam, działajmy i gdzieś tam miejmy to w podświadomości, po prostu gdzieś tam tymi właśnie małymi krokami, czy robieniem portfolio, tak jak ja teraz robię, gdzieś tam, wiesz, też zdarza mi się robić duże rzeczy jeszcze za darmo, ale też no, zamierzam po prostu w pewnym momencie z tym skończyć, no bo wiadomo, że no niestety, ale są rzeczy, które no, nikt mnie nie utrzyma, więc muszę też myśleć o tym, żeby zacząć robić więcej płatnych rzeczy. No to tak. Ja też myślę, że tak naprawdę zmianą w naszym życiu jedynie właśnie jest zmiana taka. A jeśli mamy na drodze jakieś kody, czy popełniamy błędy, to wszystko nas uczy czegoś. I myślę, że wszystko, co się w życiu zdarza, wpływa właśnie na nasz pewność siebie, na nasz charakter, na to, co się wokół nas dzieje. A to od nas zależy, czy wyciągniemy z tego wnioski i jakąś lekcję i pójdziemy do przodu, czy się załamiemy. Taka jest dokładnie. Wszystko jest zależne od nas, dosłownie wszystko. Ja staram się też ucinać rzeczy po prostu, które nie są gdzieś tam totalnie mi potrzebne. No właśnie tak co do Instagrama i do Facebooka, co do ucinania zasięgów, to po prostu fantastycznie, że są 2 osoby, nie? Ale to jest po prostu hit, 3, super, fajnie. Po prostu uwielbiam Instagram, to jest po prostu hit, nie? Nie wiem, co tu się dzieje. Ale to jest najważniejsze, że skończyliśmy, jak Facebook się ukłonął na chwilę, bo pierwszy raz właśnie, tak jak mówię, wywala z live'u, ale masz to, się udało porozmawiać. Ja się bardzo cieszę, że cię widzę. I ja też. Dotrzeć do tego, bo zapiszemy tego live'a, więc i świeci mi to. Dokładnie. Oczywiście, nie. Jak nie teraz, to też nas obejrzy. Więc fajnie, wracając jeszcze do pewności siebie, dlaczego my kobiety? Bo ja tak właśnie trochę z tą pewnością siebie, z uwierzeniem w to, że jesteśmy piękne i wyjątkowe, że jesteśmy wartościowe. Ale wiesz, generalnie to jest tak, że wierzymy w to, co chcemy wierzyć. Zmieniam położenie mojego telefonu, żeście mi lepiej, ale to widzę, że nic nie da. No dobra. O, tak będzie lepiej. Generalnie jest tak, że wierzymy w to, co chcemy wierzyć i to są jakieś takie wartości, myślę. No i dlatego stąd utrata tej pewności siebie i gdzieś tam takich rzeczy. Nie mam więcej nic do dodania tak naprawdę, no bo
No, to jest kwestia też indywidualna. No, tak jakby, wiesz, nie odpowiemy też za kogoś, dlaczego tracisz pewność siebie. No, dlatego, że facet mi mówi, że źle wyglądam. No, nie wiem, dlatego, że koleżanka mi powiedziała, że źle wyglądam w czymś tam. Źle wyglądam w linerze. No dobra, to już nie maluję się linerem. No, nie tędy droga, no albo ubierasz się i malujesz się tak, jak czy tam robisz inne rzeczy w sposób, który chcesz to robić, albo no tego nie rób, bo albo po co pytać ludzi. No, jedna osoba powie ci, że zajebiście wyglądasz, a druga osoba ci powie, no że sorry, ale no tak jakby nie podobasz mi się w tym i zawsze tak będzie, więc pytanie 50 osób o jakiekolwiek zdanie i w jakimkolwiek temacie, to będzie miszmasz w głowie, który jest niepotrzebny totalnie. Więc myślę, że ważną zasadą jest to, żeby słuchać przede wszystkim samego siebie, a nie wszystkich ludzi naokoło. Bo i co jeden, to mądrzejszy, kuźba. Ale też ludzie będą zawsze mówić, więc tym nie trzeba się przejmować. Ja sama wiem, że gdzieś na początku, jak zaczynałam, to miałam taki strach, albo ktoś coś powie. A teraz sobie myślę, niech sobie robię swoje. Mam jakiś cel, jakiś plan, marzenie, to działam i robię. Wiadomo, że czasami mam gdzieś tam taką blokadę, stres mnie zżera czy coś, ale jak sobie pomyślę, kiedyś tam 5-10 lat temu, to teraz no trzeba działać. To jest prawda, nie przejmować się tym, co mówią inni, nie patrzeć na to i do przodu. Zdecydowanie, to jest podstawa każdego działania. We wszystkim, w każdej jednej dziedzinie, naprawdę. Zastanowienie się nad pewnymi rzeczami. Ja ostatnio stwierdziłam, że są rzeczy, których po prostu robię za dużo i zamiast poświęcać czas na to, co ja chcę i poświęcać na to, może nie tyle, co ja chcę, tylko poświęcać czas na to, do czego ja dążę i co chcę osiągnąć w tym wszystkim, to poświęcam czas na rzeczy, które tak naprawdę, okej, okay, na przykład są dobre, tak, bo gdzieś tam robię jakieś różne akcje charytatywne, jeżdżę, pomagam, odbieram i robię to z przyjemnością i robiłam to wiele razy, ale po prostu też doszłam do wniosku, że ja za dużo marnuję na to czasu. I myślę, że warto jest przemyśleć, że ja na przykład wiele rzeczy przemyślam. Ja mam to po mamie ogólnie. Moja mama też zawsze mówiła, a bo ja dużo, dużo myślę, ja widzę wszystko. Ja też widzę wszystko. Ja widzę na sesji każdy pyłek. Ja widzę na sesji, no wszystko, po prostu każde zagniecenie. Dla mnie nie ma, że nie wiem, wyprasuję połowę koszulki, a drugiej połowy nie wyprasuję, bo no po prostu ja widzę każde jedno zagniecenie na aparacie i no nie ma opcji tego, żeby no trochę jestem perfekcjonistką w sensie takim, że no naprawdę widzę wszystko, po prostu co mnie wkurza, nie wiem, jakiś pyłek. Dzisiaj jechałam samochodem i tak patrzę, słońce mega świeciło, patrzę, mówię, kuźwa, ale mam zakurzony kokpit, nie? Mówię, nie wierzę. No i czerwone światło i tam hulajet, wiesz, wyczyścić. No po prostu czasem jestem aż do przesady pewne rzeczy, ale to są takie rzeczy, że naprawdę ja pewne rzeczy wzięłam też z pracy sama nad sobą. Ja mam tak, że ja, teraz koleżanka jest u mnie właśnie od kilku dni i mówi, Boże, jak ty tak potrafisz? Jak potrafisz wziąć coś, odłożyć to na miejsce, bo na przykład wzięła tam coś, wiesz, do jedzenia i mówię, dlaczego tego nie wyrzucisz od razu do śmieci? Mówię, przecież no, zjadłaś, wyrzucasz. I mówię, nie robisz tego po to, że ja ci zwracam uwagę o to, tylko kończysz jeść coś, masz to w pudełku, wyrzuć to do śmieci. Mówię, ale po co? Mówię do niej po to, że po prostu nie będziesz musiała robić tego za chwilę. Jeżeli wyrzucisz to od razu, to masz dużo więcej czasu na resztę rzeczy, na zupełnie inne rzeczy. Nie wiem, ja na przykład mam tak, że przychodzę do domu i przed tym, jak wchodzę po schodach albo jeszcze jak jadę samochodem, pomyślę sobie, dobra, to teraz wracam do domu, pierwsze co zrobię, to się wykąpię, później zjem, a później będę robić całą masę innych rzeczy, a nie, że wiesz, to jest jakieś takie rozhulane, bo inaczej bez organizacji to nie da rady, totalnie nie da rady po prostu. I to są takie podstawowe rzeczy i naprawdę to jest po prostu praca nad sobą. I tak samo w kierunku tego, że jakieś stylizacje, że jakieś zmiany, że metamorfozy, że tego chcemy, okej, okay, ale jeżeli nie zaczniemy sami robić jakichś kroków, to żadna stylistka, ani żadna makijażystka, czy ktokolwiek inny nam w tym nie pomoże.
Okej, okay, nie wiem, mogę powiedzieć ci, co masz nosić, jak masz łączyć, z czym masz łączyć, dlaczego masz łączyć i z chęcią to zrobię, ale no, jeżeli nie pracujemy sami ze sobą i nie dążymy w jakimś kierunku, no to tak naprawdę nie będzie mieć żadnych efektów, po prostu. To tak działa. I to nie jest, że ja sobie to wymyśliłam, tylko no, to jest życie. To tak właśnie wygląda to, że musimy zaczynać wszystko od siebie. Wszystko musimy zacząć od siebie. Problemy w związku, nie wiem, wiele rzeczy, problemy w szafie, nie umiem się ubrać. No dobrze, zacznij od tego, dlaczego nie umiesz się ubrać. Chodzisz może do sklepów, w których kupujesz nie wiadomo jaką ilość rzeczy. Nie zrobiłaś researchu tego, co masz w tej szafie, a co można by było tylko dokupić. Może to są jakieś po prostu 5-6 elementów, które byłyby totalnie nietuzinkowe, totalnie inne, na które zawsze bałaś się odważyć, bo zobaczyłaś w sklepie, a bo to jest fajne, ale jednak tego nie wezmę. Najpierw, jak chcesz coś, to tak samo jest z przymierzaniem. Jak chcesz coś kupić, chcesz jakiś zmian i coś ci się podoba, weź to do przymierzalni. Weź to przymierz i dopiero mi mów, że nie jest to dla ciebie, bo takie, wiesz, niespróbowanie czegoś, a mówienie od początku, że to nie jest dla mnie, no to tak jakby to dalej zostajesz w miejscu, w którym jesteś, no. Bez sensu. Rewolucja zaczyna się przed lustrem. Co? Jeszcze raz? Mówię, że rewolucja zaczyna się przed lustrem. Też, dokładnie. Znaczy, nie, ja uważam, że w głowie się zaczyna, to wiesz. Tak, tak. Ale no, dużo, dużo jest w tym prawdy. No, jeżeli, no tak, dobrze mówisz. No, tak jest, to jest prawda. I to jest prawda, że wiadomo, nie jesteśmy psychologami i tak dalej, ale fajnie, możemy też tym kobietom dodawać pewność do siebie, pokazać im tą fajną drogę do tego, żeby wyglądać dobrze i czuć się ze sobą dobrze. Dodaję moje znajome, może ktoś się dołączy do nas. Dziewczyn. No ale mów, kochana, ja tu jestem, wiesz. Ale to jeszcze teraz chciałam zapytać o ruch mody. Czy kto cię w świecie mody inspiruje? Kogo cenisz, podziwiasz? Wiesz co, tak szczerze mówiąc, ja czytałam te pięknie przygotowane przez ciebie pytania. Ale powiem ci szczerze, że u mnie to jest tak, że ja często przeglądam Instagrama, często przeglądam Pinteresta, oglądam, staram się przynajmniej znaleźć czas na to, żeby oglądać pokazy mody. Nie ma jakiejś takiej stricte osoby, która mnie inspiruje. Jak widzę coś mi się podoba, to też jak widzę coś, to właśnie staram się przekładać to bardziej na to, co ja mam i w jaki sposób ja bym chciała, żeby to wyglądało. Więc kogoś konkretnego ci nie podam, bo nie ma takiej osoby. Ja raczej staram się działać wedle siebie, robić to, co mi się podoba. Gdzieś tam te Instagramy są inspiracją, ale to jest bardzo ogólna inspiracja, naprawdę. Nie ma nikogo takiego, kto mogłabym w 100% powiedzieć, że mnie inspiruje modowo. Jakiś British Vogue i inne takie rzeczy. Bardziej staram się być na czasie, wiesz, z rzeczami, które są bardzo ważne i które są mi przydatne, niż jakoś stricte zajmować się osobami. Ja też nawet na Instagramie zbytnio nie mam za dużo obserwujących osób, bo po prostu uważam, że na przykład nie obserwuję znajomych i mam taką zasadę. Uwielbiam moich znajomych, często odpowiadam im na relacje. No może tam z 5 osób jest rzeczywiście, które obserwuję tylko dlatego, że mają jakiś tam zamknięty profil, ale raczej jeżeli coś mnie interesuje u moich znajomych, to po prostu wchodzę na to bezpośrednio. Zresztą bardzo często jest też tak, że ja po prostu jak ja obczajam bardzo mocno, kto mnie obserwuje. Widzę, kto jest na bieżąco, kto patrzy moje relacje na Instastory. Więc jak ktoś tam, wiesz, gdzieś tam grasuje u mnie, to ja po prostu przechodzę bezpośrednio do niego. A profile, które obserwuję, właśnie są stricte modowe i to są głównie profile, które mnie gdzieś tam inspirują, które są ważne do obserwowania, gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat jakiejś tam mody, jakichś panujących trendów i różnych takich rzeczy. No co do osoby, to naprawdę nie ma nikogo takiego, kto na 100% mógłby mnie jakoś tam super zainspirować. No.
Dostaję inspiracji szukać tak naprawdę naokoło, nie wśród jednej osoby. A powiedz mi, kto się inspiruje, motywuje, ale do działania, do tego, co robisz, do tego, co robisz na co dzień, do spełniania marzeń. Czy są to osoby bliskie, czy jednak sama się motywujesz? Ja sama się motywuję, naprawdę. Mam czasem, ja też jestem taka, że ja też wątpię, zdarza mi się zwątpić, że nie wiem, coś mi się nie uda, albo jestem w miejscu, w którym nie powinnam być, albo Boże, robię coś, co nie powinnam robić. Nie powinnam się skupiać na tym, powinnam zacząć działać, wiesz, w tym, co ja chcę robić, a często jest tak, że po prostu musimy zrobić rzecz, która totalnie nam nie pasuje, żeby na przykład mieć kasę, powiedzmy, i często się tak zdarza. I to jest chyba taki najgorszy powód do tego, żeby robić coś, czego nie chcemy robić, ale czasami naprawdę trzeba po prostu to robić, żeby w jakikolwiek sposób się utrzymać. I jest taka chwila zwątpienia i rzeczywiście ja też tak mam, że nie wiem, piszę sobie tam do kumpla, no, że teraz to już słabo i że ja nie wiem i w ogóle. Ale to jest takie, serio, wiesz, to nie jest takie, że ktoś mnie motywuje, tylko to jest takie, no ale przecież dasz radę, zawsze dajesz radę. No, tylko ja jestem takiego zdania, że my i tak zawsze zostaniemy sami, bo to nie możemy mieć faceta, możemy mieć dzieci, możemy mieć tatę, mamę i całą resztę. I ja bardzo to doceniam, bo na przykład mój tata jest bardzo mocno ze mną. Niestety moja mama odeszła jakiś czas temu i już nie mam tej takiej jeszcze większej siły motywującej, bo mama zawsze mi dawała tą moc, ale zawsze też była moją taką inspiracją do wszystkiego i nawet jak w lustro czasem patrzę, to śmieję, że ja jestem jak mama moja. Nawet jak jeżdżę samochodem i czasem sobie pomyślę, jak puszczam kogoś pieszego, to mówię, o, mama też tak zawsze robiła. Ale zawsze zostaniemy sami, generalnie tak jest i musimy sobie to uświadomić i zacząć umieć się motywować sami do wielu rzeczy, bo naprawdę czasem jest też tak, że nam nikt nie pomoże w tym. To, że my usiądziemy i komuś powiemy, a no bo mi jest tak i tak, bo mi jest źle, bo coś tam, okej, to jest super i fajnie się wygadać, ale tak naprawdę pójdziesz do pokoju, czy no, nawet jeżeli siedzi ktoś bliski obok ciebie, to on nie będzie odczuwał tego samego, co ty. I no niestety, ale tak jest i z wieloma rzeczami musimy poradzić sobie sami. I to nie jest tak, że ja jestem jakąś indywidualistką i w ogóle kobieta niezależna i w ogóle, bo jak mam faceta, to też oddaję mu się na 100% i ja bardzo doceniam to, że mogę mieć faceta, tylko że jestem na przykład tak silnym charakterem, że faceci trochę się takich rzeczy na przykład boją i to jest z jednej strony dobre i w ogóle, ale z drugiej strony no niestety, ale też jest ciężkie gdzieś tam do przerobienia. Ale wracając do tematu, to no i naprawdę warto jest się samemu trzymać tej poręczy, czy tak, nie wiem, przenośnią mówiąc, bo naprawdę jest wiele rzeczy, którymi musimy sobie sami poradzić i naprawdę, no tak jak mówię, nikt z nas nie przejdzie po prostu przez to, co przechodzą inni, z czym się zmagają i z różnymi innymi problemami. Po prostu my sami musimy to sobie przerobić, sami musimy sobie pewne rzeczy uświadomić, nie wiem, wziąć kartkę, długopis, zapisywać różne rzeczy i po prostu starać się w ten sposób gdzieś tam motywować samych siebie do działania. I myślę, że taką motywacją powinny być, nie wiem, osoby, które mają dzieci, to na pewno dzieci, że jakiś cel jest, że jednak mamy tą możliwość dla kogoś coś robić. No i przede wszystkim pamiętajmy też o sobie, bo nawet jeśli gdzieś tam się w tym wszystkim zagubimy, to musimy wracać do tego, że to robimy wszystko dla siebie. Dla siebie pracujemy, dla siebie, nie wiem, idziemy w jakimś kierunku. No nie jestem tutaj po to, żeby zadowolić mojego brata czy mojego tatę, no tylko jestem tu po to, żeby zadowolić siebie, żeby spełniać siebie i żeby iść w kierunku, w którym chcę iść. I myślę, że no to jest takie najważniejsze, że, no, ale to też powiem ci, że ja sobie też długo pracowałam nad tym, żeby w ten sposób działać i naprawdę też mam czasem wątpliwości i też bardzo potrzebuję często porozmawiać z innymi i powiedzieć, że że potrzebuję, że nie wiem, że z tym mi źle, że tu mi nie wychodzi, że coś mnie wkurza, że co z tym zrobić i w ogóle, tylko ja jestem taka i też długo nad tym pracowałam, że okej, ja wysłucham jednej osoby, drugiej osoby, trzeciej osoby, ale ja nie wezmę wszystkiego, co każda z tych osób mi powiedziała, tylko ja usiądę
i po prostu przerobię to tak w swojej głowie, że ja wyciągnę z tego to, co ja będę chciała wyciągnąć. I myślę, że to jest też taka moc i myślę, że to jest mega ważne, żeby umieć robić takie rzeczy, że jednak nie ciągnąć wszystkiego od wszystkich i nie zrobić tak, jak ktoś mi powie, tylko po prostu zapytać jednej osoby, zapytać drugiej i z tego wyciągnąć wnioski. I nieważne w jakim to jest temacie, to myślę, że to jest mega, mega ważne. I motywujmy samych siebie, bo naprawdę nikt inny nas nie zmotywuje. Teraz przerabiam, dobra. Że to właśnie za jedynie do siebie. Ja bardzo często też poruszam ten temat właśnie na live z różnymi tutaj kobietami, które zapraszam, że my kobiety zaindywujemy siebie i myślimy tylko o innych. Dla siebie zaminamy 10 minut. Nawet i pamiętam, że miałam jedna z dziewczyn, którą zaprosiłam, mówiła bardzo dużo o tym, że one też sprawiały prezenty, mówi, nawet kupowały same kwiaty dla samych siebie. To jest fajne, właśnie, żeby sobie sprawiać nagrody i nawet te 10 minut myślę, że każda z nas dla samej siebie nawet w samym pokoju znajdzie. Pewnie, że tak. To jest naprawdę mega. Tak, tak. Myślę, że tak. Pewne siebie, energia, odbije i tak dalej. Powiedz mi, od zawsze taka byłaś pełna energii, taka, że wiedziałaś co i tak jak jeszcze to. Jedna osoba się w tym tygodniu zapyta, to po prostu będę się śmiała. No. To ja miałam tak, że ja teoretycznie to nic nie mówiłam. W sensie takim, że byłam gdzieś ze znajomymi i po prostu siadałam jak szara myszka i się nic nie odzywałam. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, bo moi znajomi mówią, jak to ty? Serio? Ty siedziałaś, nic nie mówiłaś? Jak to jest w ogóle możliwe? No niestety jest to możliwe i tak jak mówię, gdzieś tam wiele rzeczy sobie wypracowałam, wiele błędów w życiu popełniłam, wiele wrogów sobie narobiłam, mimo to, że gdzieś tam staram się całe życie tak robić, żeby jednak tych, nie wiem, nie robić sobie jakichś wrogów to i niestety, ale czasem i tak wychodzi, że oni są, ale ja już się z tym godzę, bo po prostu to jest życie, nie ma ludzi idealnych, na to wychodzi i ja nic z tym nie zrobię. Jak to zawsze powtarzam, nie jestem matką Teresą z Kalkuty, żeby gdzieś tam wszystkim pomagać i jakoś wszystkim dogodzić, no niestety, ale tak jest. Ja nie miałam zawsze takiej mocy. Ja to przerobiłam bardzo mocno. Ja pracowałam w stadninie koni, z którą do dziś mam kontakt, której do dziś prowadzę social media. Właśnie będę się przymierzała do tego. W sensie już mam post napisany, będę właśnie wrzucała go na stronę do nas. Staram się być tam na bieżąco. To jest moja druga... Ja się śmieję zawsze, że to jest taki mój drugi dom, bo ja tam bardzo dużo czasu spędziłam. Tam bardzo dużo rzeczy przerobiłam. Tam przerobiłam przyjaźnie, tam przerobiłam nienawiści, tam przerobiłam wojny. Po prostu, ale ja mam tam takie po prostu fantastyczne wspomnienia, ja się mega dużo tam nauczyłam. Przede wszystkim nauczyłam się tego, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Janusz zawsze nam powtarzał, że nie ma rzeczy niemożliwych. Są dwie rzeczy niemożliwe w życiu i ja powtarzam to wielu osobom i wiele osób się ze mnie śmieje, ale to są naszego szefa słowa, że dwiema jedynymi rzeczami niemożliwymi w życiu jest przewrócić toczek na drugą stronę, czyli toczek to jest taki, nie każdy może wie, toczek to jest taki hełm specjalny do jazdy konnej i rozłożyć parasol w dupie. I naprawdę ja tak uważam. I nie ma innych rzeczy, które po prostu, no nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli coś chcemy osiągnąć, to po prostu to osiągamy. I to jest, i tam się dużo takich właśnie rzeczy nałożyłam. I to są takie, ja się śmieję, że to są pana Janusza gdzieś tam powiedzenia, ale naprawdę on tam to nam kiedyś powiedział. I my, ja dalej wyznaję taką zasadę. I uważam, że jeżeli chcemy coś zrobić, to po prostu zagłębmy się w to bardziej. Jak zrobić, po co zrobić, w którym kierunku iść i wiele innych rzeczy. I po prostu małymi krokami realizować to i wykreślać z tej swojej listy i naprawdę działać. Wiele osób w to nie wierzy, wielu osobom się tego nie chce. Ale jeżeli chcemy mieć jakieś fajniejsze życie, dążyć do czegoś, to po prostu no, fajnie by było, jakbyśmy to robili, bo ja nawet nie powiem, że musimy to zrobić, bo jeżeli chcesz, to po prostu to robisz, to jest twój wybór. Ja wiem, że gadam jak mentor, ale kurwa, ja tak uważam po prostu. No i tak to wygląda. Dlatego no
nie ma co się zamykać na pewne rzeczy i naprawdę musimy sobie sami dawać tą siłę i sami dawać sobie tą energię i sami nad sobą pracować, Marzenka. Ja cały czas będę to powtarzać, że no jeżeli my sami nie będziemy nad sobą pracować, to naprawdę nikt nam w tym nie pomoże w wielu rzeczach, w totalnie wielu rzeczach. Bo to, że my idziemy do psychologa i psycholog nam powie, no musisz popracować nad tym, nad tym, nad tym. Super ekstra. Tylko on nam pomaga właśnie tak mówiąc nam, co mamy zrobić. Prowadzi nas jakąś drogą. Ale jeżeli my sami nie podejmiemy w jakikolwiek sposób, jakikolwiek kroków, no to nic nie osiągniemy. To nic nam nie da, pójście do psychologa, pójście do różnych osób, nic nam nie da porozmawianie z koleżanką, nic nam nie da rozmowa z tatą, z mamą i z wieloma innymi rzeczami, dopóki sami po prostu tego nie przerobimy. No i niestety, znaczy, niestety tak jest, no. To prawda. Bo a propos tego mówisz, ja też byłam bardzo cicho, która się działa też strasznie. A z czasem gdzieś po prostu i porozmawiam z ludźmi i się ich nie boję. Kiedyś, no, też to z czasem gdzieś tam musiałam przerobić i też chyba z wiekiem, ale to też byłam cichą, spokojną dziewczynką, która siedziała w kąciku, no, pamiętam. Znaczy się, no to ja miałam tak naprawdę chwilowo, bo ja gdzieś tam z tymi znajomymi, no ja po prostu mam też jak każdy inny swoje loty i to też myślę, że nie wiem, no też nie to, że, znaczy na pewno wiele rzeczy sobie wypracowałam, to nie jest tak, że gdzieś tam, zawsze pracowałam nad tym, żeby mówić co myślę, znaczy pracowałam nad tym, no mówiłam to, co myślę, chciałam mówić to, co myślę. Jestem osobą, która totalnie nienawidzi kłamstwa i kiedyś do tego też tak podeszłam, bardzo dawno temu, że no kuźwa, po co ja mam kłamać? Po to, żeby powiedzieć kolejnej osobie kłamstwo, później kolejnej, a później jeszcze na dodatek, i to jest najgorsze, myśleć o tym, kurde, co ja skłamałam i teraz będę musiała tak zrobić, kolejną historię wymyślić w swojej głowie, żeby wszystko ułożyć tak, żeby pod te kłamstwo to wyszło. Serio? Ja nie mam na to czasu totalnie. Ja, mi się nie chce. Mi się nie chce kłamać, mi się nie chce wymyślać jakiejś historii, mi się nie chce być nieautentyczną, bo to totalnie nie ma sensu. Nie widzę tego. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Nie wyobrażam sobie zastanawiania się nad pewnymi rzeczami. Jeżeli coś się dzieje, nie wiem, jakby to powiedzieć... Jeżeli coś się dzieje, nie wiem, no nie, nawet sufit sobie brakuje, no w różnych kwestiach, no to po co być nieautentycznym, po co robić jakiekolwiek kroki, po co iść w jakimkolwiek kierunku, skoro mamy być tym wszystkim nieautentyczni, po co tracić mam na to czas. Po prostu nie mam ochoty tracić czasu na coś, co gdzieś tam nie będzie miało owoców jakichś, nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, no wiesz, o co mi chodzi, no. Nie ma to najmniejszego sensu, no po prostu nie traćmy czasu na to i tyle. A szanujmy wszystko to, co robimy, szanujmy siebie przede wszystkim. Myślę, że to jest mega ważne w tym. Wszystkim się zaczyna wyglądać i prędzej czy później pasuje zaproszenia, ale też wychodzi na jaw, więc no. No dlatego nie ma sensu. Uważam, że to jest po prostu ostatnia rzecz, jaką kiedykolwiek chciałabym robić. Zastanawiać się nad tym, czy kogoś okłamać, a później siedzieć i się z tego tłumaczyć. No, no nie lubię tego, bardzo tego nie lubię. Nienawidzę kłamstwa i po prostu nie mam ochoty. No nie widzę tego, po prostu tego nie widzę. To ja oczywiście ostatnie pytanie, zresztą powiedziałaś, ale tak jakbyś posłuchała, to dała jedną radę kobietom, które nas oglądają, które nas będą oglądać, które chcą swoją pasję przenieść właśnie w swój sposób na życie. Tak podsumowując. No ty wiesz, u mnie to się nie da w jednym zdaniu, bo ja to jak zacznę, to no, nie wiem. Ale nie mam takiej jednej rady, uważam. W sensie, no po prostu może uwierzmy w siebie, nie wiem. Nie wiem, no myślę, że to nie ma jednego zdania na to. To jest, myślę, że nawet nie chcę cię negować, ale to jest złe określenie, dlatego że mogę powiedzieć, żebyśmy uwierzyły w siebie. Mogę powiedzieć, że po prostu dążmy do celu. No jest wiele takich rzeczy,
które, nie wiem, pracujmy nad sobą. Myślę, że to jedna rada, może nie jedna rada, tylko jedno zdanie nie przełoży się na cały nasz taki efekt finalny, więc myślę, że mogłoby być masę takich rad. Nie wiem, czy to nawet dobrze jest nazwane. No tak. Myślę, że jest dużo takich rzeczy, o których warto powiedzieć i z których kobiety czerpią inspirację. Ale myślę, że my jako piękna płeć jesteśmy naprawdę coraz bardziej silne, patrząc na to, co się dzieje w tych czasach. I myślę, że bardzo wiele wyciągamy z tego, co się dzieje i dużo więcej mamy siły w sobie do wszystkiego. I myślę, że nie boimy się większości rzeczy, że już teraz... Nie ma rzeczy, które nie sprawiają nam jakąkolwiek trudność, chociaż rzeczywiście są takie kobiety i ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie wiem, mają mało tej pewności siebie, no bo to, że jest jakaś garstka osób, które są bizneswoman i wiedzą, co chcą i dążą do tego, to nie znaczy, że i my o tym też często nie wiemy, że większość osób, które może tak, jakby to powiedzieć, inne osoby, które są poza tymi jakimiś bizneswomankami i kobietami pracującymi tak bardzo jak my i robiącymi i dążącymi do celu, no to już wiemy, w jaki sposób to powiedzieć. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest więcej osób, które naprawdę nie radzi sobie z pewnymi rzeczami i nie wie, jak do pewnych rzeczy podejść i jak otworzyć biznes i jak zacząć cokolwiek robić i one by coś chciały i nie wiedzą, jak to zrobić. Myślę, że jest dużo więcej takich osób, niż tych, które osiągają ten sukces. Bo to, że jest jakaś garstka influencerek i one coś tam promują i one coś tam robią i w ogóle, okej, to jest super, ale no naprawdę uważam, że jest dużo więcej kobiet, które sobie w życiu nie radzą i nie wiem, co musiałoby je zmotywować do tego, żeby po prostu zmienić parę rzeczy, znaczy się zmienić. Wprowadzić może zmiany, nie zmienić, tylko znaczy to też nie tak, nie o to mi chodzi. Bo niektóre jest też tak, że nie zawsze chodzi o zmiany, tylko po prostu o jakieś takie podjęcie małych kroków, no bo zmienić to też jest za mocne słowo, uważam, do pewnych rzeczy. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie ma jednego zdania na to. Nie ma. Po prostu. Czy dała, nie wiem, taka osoba, która też dmuchała w te skrzydła. Tak. Nie, Marzenka, my musimy być sami takimi osobami, wiesz, no ewentualnie gdzieś tam w pewnym momencie może się pojawić jakiś facet, który nam pomoże w tym i który będzie gdzieś tam, wiesz, tą miłością i wspierał będzie nas i znaleźć takiego partnera, takiego przyjaciela, takiego kompana, który idzie z tobą krok w krok i któremu nie będzie przeszkadzał, też dzisiaj właśnie z tą Julką rozmawiałam, któremu nie będzie przeszkadzało to, że nie wiem, ty musisz jechać, dzisiaj masz sesję, jutro masz sesję, pojutrze masz sesję i tylko on będzie cię w tym wspierał i ja wiem, że czasem jest potrzebny czas dla jakiegoś tam związku i czegokolwiek i czas dla dwóch osób, ale myślę, że w tym wszystkim możemy być partnerami dla siebie. Wiem, że nie o związkach tu mówimy, ale myślę, że to jest ważne, że gdzieś tam w pewnym momencie pojawia się ten facet i myślę, że to on będzie taką dla nas takim oparciem, takim wsparciem i w ogóle. I też właśnie z Julią dzisiaj rozmawiałam, że Julia to jest taka, ta moja znajoma i ja też na przykład tak mam, że jeżeli jest jakikolwiek facet się pojawia, to ja mam tak, że no dobra, chcesz iść na piwo z kumplami, to idź. Ja jestem osobą, której nie sprawia nic problemu. W sensie, no nie wiem, może są momenty, w których narzekam, w których coś tam chciałabym inaczej zrobić i w ogóle, ale no, nawet wczoraj byłam na spacerze z kolegą i mówię do niego, on do mnie mówi, dobra, to idziemy tu. Albo nie, jednak idziemy tu. I mówi, albo wiesz co, nie, dobra, to chodźmy w lewo i później pójdziemy tu i tu. A ja za każdym razem mówiłam, no spoko, no dobra, no okej, to prowadź. I wiesz, dla mnie to nie sprawiało żadnego problemu. I myślę, że to by było fajne, że ja wiem, że może niektórym osobom to się nudzić i to byłoby ciężko wypracować coś takiego przyjaciela i kobietę w jednym, ale naprawdę bezproblemowe życie i nie szukanie problemów tam, gdzie ich nie ma i czepianie się o rzeczy, które tak naprawdę nie są jakieś tak najbardziej istotne,
nie są potrzebne w tym wszystkim. I myślę, że naprawdę, tak reasumując to, że tam gdzieś pomówię koledze, że spoko i że potrzebujemy takiego faceta, to myślę, że taki spokój właśnie przy takiej osobie, która powie ci, dobra, okej, okay, no to zrobimy, no dobra. On zmieni zdanie za 3 minuty i powie, no ale jednak to, no dobrze, no to tak, spoko. No po co, nie wiem, robić z jakichś różnych rzeczy i problemów, znaczy rzeczy, z różnych rzeczy i z różnych sytuacji problemy, w jakikolwiek sposób właśnie o tym mówię, że chodzi mi o, czy to praca jest, czy to, wiesz, zatracenie się, tak, gdzieś tam, bo dużo pracuję, no muszę pracować, lubię pracować, chcę pracować, no to chciałabym mieć takiego faceta, który powie, no dobrze, no to idź to zrób. W sensie, są momenty, w których fajnie by było, jakby facet miał jaja i powiedział, że okej, okay, jednak nie, musisz skończyć, no kurde, chcę być, no wiesz, o co chodzi, ale jednak fajnie, jak... Tak jak mówisz, że szukamy gdzieś tam tej osoby, która fajnie by było, żeby nas wspierała, no to chyba to naprawdę jest najważniejszym takim, żeby w związku sobie to wypracować, no bo jednak jeżeli mamy tego faceta, to z nim jesteśmy, z nim mieszkamy i fajnie by było, żeby to on był naszym takim przyjacielem, który nie szuka problemów. O to mi wszystko chodziło. Chyba to dobrze zakończyłam, bo tak reasumując to wszystko i że no nie ma tu problemów. Idziesz z kolegą na spacer, to spoko, idziemy tu, no dobra. No tak nie szukając problemów tam, gdzie ich nie ma. To jest też moje, to jest też jedno z moich ulubionych zdań, no bo to jest totalnie niepotrzebne, nie wiem. Dla mnie naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych i jedna stylistka, z którą współpracuję, którą serdecznie pozdrawiam i która na pewno będzie wiedziała, że to ona, nie będę głośno mówić. Nie, no Martę pozdrawiam oczywiście. I Marta do mnie mówi zawsze, że ja nie wiem, jak ty to robisz. Mówi wczoraj mi pisze, dobra, to jak nie chcesz, mówi, nie to, że jak nie chcesz, mówi, jak nie możesz przyjechać na sesję, to mówi, nie, spoko, mówi, to bądź we wtorek. Ja mówię, nie, spokojnie, zrobię tak, że będę i jutro, i we wtorek, po prostu je tak sobie wszystko poukładam, że pomogę ci i w tym dniu, wiesz, i to jest też fajne, tak, że fajnie, że nawet kobieta na kobietę, że ona mówi, fajnie, że mogę na ciebie liczyć. I to jest ważne, żeby nie szukać problemów, nie mogę, o, matko, pracuję, no ale ja sobie tak ustawiam pracę, to, że taką mam pracę, że mogę sobie ustawić ją, po to ją taką wybrałam, po to tak chciałam, że nie szukam problemów tam, gdzie ich nie ma i po prostu jestem wtedy, kiedy ona mnie potrzebuje. Ona mnie potrzebuje, a ja od niej czerpię jeszcze więcej doświadczenia, więcej rzeczy, poznaję więcej ludzi i ja na tym etapie to jest mega, mega gdzieś tam takie wsparcie i myślę, że facet będzie taką osobą, no bo najczęściej tak jest, no albo przyjaciółka, tak, no najczęściej, chociaż no też zależy, bo jeżeli mamy partnera, facet jest naszym partnerem takim naprawdę, że nie szuka problemów tam, gdzie ich nie ma, niepotrzebnie, i ja na przykład uwielbiam być taka, to jest super i naprawdę to myślę, że w dużej mierze to nam wystarczy. I tylko to doceńmy i po prostu trwajmy w tym. A nie marudźmy, bo ja nienawidzę marudzenia. Po prostu nienawidzę marudzenia. Nie, dla mnie nie ma, że się nie da. O, bo to mi nie wychodzi, tamto mi nie wychodzi, ale jak ja mam to zrobić? Kuźwa, usiądź i pomyśl, jak masz to zrobić. Naprawdę, przestań narzekać. Ja miałam taką koleżankę, która o, to jej nie wychodzi, tamto jej nie wychodzi, a bo tobie to wszystko wychodzi. No tak, no tak mi wszystko wychodzi, że siadałam w pokoju czasem i zastanawiałam się, co ja mam zrobić. Wkurza mnie to, to i to. Co ja mam teraz zrobić? Tylko ludzie nie umieją tak ze sobą pracować. Ludzie myślą, że jak mi się wszystko wali, to już jak mi się wali, to już do końca moich dni będzie mi się walić. No, no z takim podejściem to no nie ma opcji. Jakie by nie były to tematy, czy to by były w pracy, czy w jakimś życiu codziennym, czy w czymkolwiek, to z takim podejściem to nie da rady. Nie ma opcji po prostu, Marzenka. No. Zajdzie z takim podejściem. Ma bardzo dużo liter, więc można jakby rozwiązać apel, to tak dalej. Więc dokładnie. Myślę, że tutaj wiele fajnych, ciekawych i mądrych tematów i osoba, która nas tutaj ogląda i będzie oglądać, coś do siebie na pewno wyciągnie się zainspiruje. Chciałam Ci bardzo podziękować, że przyjęłaś zaproszenie.